tej bury zn o sławie, widziałem, jak wyszedłeś z pomiędzy kiblów. Ciesz się, że nie przybyłeś tutaj ruski miesiąc temu. Wzięlibyśmy cię za zbiegłego pedofila, a wtedy szybko byśmy się z tobą rozprawili. Wyglądasz na wysranego. Czego tu szukasz? W górach zostałem złapany przez pedofili, chcieli mnie wyruchać. Te przeklęte pedzie, to pewnie ci sami, którzy ostatniej nocy wyruchali na Mowce. Miałeś niesamowite szczęście. Rzadko kto zostaje prawiczkiem. Pedofile nie będą już was więcej niepokoić. Czemu? Sami zostali wyruchani, zadarli z prawdziwym ruchaczem. Chwała Sony Ericssonowi. Proszę, przyjmij ten zużyty kondom. Opowiem o tym pozostałym. Podróżuję do miasta. Przy twoim wyglądzie będziesz musiał dać wyruchać się strażnikom. Jeśli chcesz, żeby cię wpuścili, musisz wiedzieć, co chcą usłyszeć. A co to do kurwy nędzy takiego? Możesz im na przykład powiedzieć, że przybywasz z pola genialnego żółwia i chcesz się dostać do gumiarza. Chociaż to raczej nie zadziała. Nie wyglądasz na wieśniaka. Rozumiem. Potrzebuję kurwa lepszego ekwipunku. Mogę ci powiedzieć od razu, że nie dajemy za darmo, tylko za dolara. Jeśli jesteś odważny, możesz coś ukraść od genialnego żółwia. Możesz też zapytać go, czy znajdzie dla ciebie jakąś pracę. Gdzie znajdę genialnego żółwia? Jest gdzieś na wsi. Przecież to kurwa oczywiste. W końcu to jego wieś. Tylko nie próbuj go wyruchać. Niejednego już zabił i zwłoki zakopał pod polem z marychą. Znowu jedna z tych pierdolonych bestii. Czemu do cholery wkroczyłeś na mój teren, do kurwy nędzy? Po czyjej ty jesteś stronie? Popierasz zbuntowanych wieśniaków czy Jarka Kaczyńskiego? Jestem za wieśniakami. Ha, ten obleśny wieśniak profesor Oak ściągnie na nas wielkie nieszczęście. Jak sądzisz, czy biuro ochrony rządu będzie się przyglądało temu w nieskończoność? Po tym, co zrobił profesor Oak, w całym mieście aż zawrzało. Co się tu do kurwy nędzy dzieje? Pytasz, bury zenku, co się dzieje? Zen o sławie, skąd się tu urwałeś? Jesteśmy w przededniu ruchańska domowego. Do tej pory wieśniacy traktowali walenie jako sprawiedliwie naliczany instrument. Odkąd pojawił się tu PiS, cały czas odwiedzają nas zborowcy. Kawałek po kawałku przepijając nasze pole. Jeśli tak dalej pójdzie, to nic nam nie pozostanie. A mama mnie ostrzegała. Niektórzy wieśniacy zaczęli się buntować. Pierwszy był profesor Oak. Powiedz mi coś więcej o tym profesorze Oaku. Profesor Oak jest właścicielem największej farmy w okolicy. Całkowicie zerwał kontakty z miastem. Podobno zatrudnił agresorów, aby nie dopuszczali boru do jego posiadłości. Trudno się temu dziwić. W każdym razie to zadziałało. Żaden borowiec nie śmie postawić stopy na jego terenach. Kim są ci agresorzy zatrudniani przez profesora Oaka? Nie wiem o nich zbyt wiele. Większość z nich to byli więźniowie za kondoma. Wiemy, co po nich się można się spodziewać. A co z tobą, po której ty jesteś stronie? Wieśniaków czy Jarka? Mieszkam zbyt blisko miasta, aby mieć jakikolwiek wybór, ale cieszę się z tego, bo byłaby to bardzo trudna decyzja. Jarek zabiera nam wszystko, co mamy. Z kolei profesor Oak czuje swoimi agresorami każdego, kto nie chce się do niego przyłączyć. Dlatego większość wieśniaków nie może się zdecydować, ale i tak będą musieli przyłączyć się do którejś ze stron. Szukam pracy. Jeśli chcesz, możesz u mnie robić. Możesz robić w polu, albo znaleźć sobie jakieś inne zajęcie, na przykład ruchanie owiec. Roboty w polu nigdy nie brakuje. Mogę ci zapłacić, ale jeśli chcesz, dostaniesz ode mnie lepsze łachy. Te rzeczy są warte trochę ostrych waleń. Nie mogę ci ich tak po prostu oddać, ale jeśli zechcesz dla mnie robić, sprzedam ci je po niższej cenie. Na twoim miejscu wziąłbym łachy. Trzeba zebrać marychę z tego małego poletka przy stodole. Kurwa, już dobrze, więc bierz dupę w trok, bo każę moim owcom cię wyruchać. Czy masz dla mnie jeszcze jakąś robotę? Najpierw przynieś marychę. Dum, 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 dum
to twoja Marycha. Widzisz, to nie było takie trudne. Zanieś ją mojej żonie i powiedz, żeby ją skręciła. Co z moją zapłatą? Mogę cię wyruchać, albo sprzedać łacha po niższej cenie. Co wybierasz, Zenosławie? Sprzedaj mi kurwo ubranie po niższej cenie. Dobrze, podwyższę cenę o 100 monet.